Podobał mu się, że wszystko się goi, mówi, że mu się podoba, ale jest teraz za gorąco i dopiero mi tą dziurę zatka za 2 tygodnie. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Ale mi nie boli, nie? No, najważniejsze. Ja z mamą się pokłóciłem, bo O matko. poszedłem do fryzjera, do dentysty szybciej. Mówię, bo to ją zawiozę, dzwonię. Ona mówi, że jest u fryzjera, że później. Ja mówię, dobra, później miałem jechać z Michałem na basen. To mówię, 17 przyjadę. Nie, ja skończę fryzjera. To ja, kurde, to taksówka. I tak się wkurzyłem trochę i przeprosiłem ją później. Nie może tak być, że ja się tak wkurzam. Może być, no bo ty też walczysz, wiesz, o swoje, nie? Dbasz o siebie. Poczekam na chwilę. Która jest 18? 18. 18 jest dolar. Dałem ten Audio CHF, nie? No. Jak psychika? Trzymasz w ogóle, patrzysz, że ja. O, Wiesz, teraz zobaczymy. trzymam. Znaczy, wiesz co, no, Tomek, powiem ci tak, staram się zgodnie z twoją zasadą, ręce pod tyłek i cześć. Bo chciałabym wytrzymać, wiesz, do momentu, kiedy powiesz, zamykamy. Ale no, korci mnie tak, jak nie wiem co, żeby, wiesz, no, bo moim 200-dolarowym koncie, no to mam drugie tyle, tak? I tak mnie korci i korci i korci. Wiesz co, ja w ogóle, dzisiaj miałem taki zapiernicz, że w ogóle nie patrzyłem w telefon. Nie. No i tak jest chyba Albo najlepiej. zamknij sobie połowę, jak ci korci, nie? No, wiesz, no, zrobić przez noc 100%, no to jest, wiesz, nie? No. Cześć, Kacper. Słychać? Znaczy, ja cię słyszę, nie wiem, czy Kacper słyszy. Kasper chciał parę pytań zadać. Nie ma dźwięku. No u nas dźwięk jest okej, Tak, u nas jest okej. Mi to się, Tomek, marzy czas, kiedy ja już będę mogła tylko z Forexu żyć. Już się nie użerać z klientami, już się nie użerać tutaj, wiesz, z pracą. A poczekaj, a słychać? A Robert pewnie wkurzony, bo nie wszedł, nie? A, Kasper, chyba się mikrofon pojawił, więc może będzie słychać. Okay. No jesteś, Kasper, tutaj. Niby mikrofon jest okej. Okay. Spokojnie, Monika. Ja myślę, że to jest zmiana trendu, nie? Ale wiesz, Równie może ja sobie być. mogę myśleć, nie? Chyba funt poszedł do jena, nie? Najwięcej. Euro do jena. Euro do dolara, czy do jena? Jena. No 300 pipsów, kurde, no to jest. To ten Krystian, Kasper, to napisz pytania może tutaj na czacie, albo co, jak masz jakieś. Witam, witam. Siema, siema.
Widzicie, ja nie zrobiłem nawet, kurde, analiz tych. No nie dałem rady dzisiaj. No, pięknie. Sławek, jak tam? Dobrze, dobrze wszystko. W ogóle wchodziłeś w pozycję? Co? Wchodziłeś w pozycję? Nie, nie weszłem. No pierniczysz. No. Znaczy w te JPY nie wszedłeś wczoraj? No nie wszedłem. Dlaczego? No, bo nie byłem przy komputerze i... A potem jak weszłem, to już tak odleciało i mówię, kurde, no. No tak jakoś razem mi się wydaje, że to wszystko ustalaliśmy i tak dalej, że myślałam, że... No nie, on to dopiero później... Ja po tym zoomie już nie byłem na tym i... A potem jak weszłem, to już to... Jak już ty wrzuciłeś, Tomek, te sygnały, nie? No. No to mnie nie było, nie? I potem jak weszłem, to już to tak uciekło i to, trochę się tak obawiałem i... A teraz podawałem? Teraz wszedłem, tak. W ten GBP CHF, nie, co to było? Nie, AUD CHF. AUD CHF, no. To tak, to w to wszedłem. Poczekaj, bo to mi kurde znikło teraz. O. A czemu na 4 godziny znowu nie mam? Zarniowy? Sławek, a dużo pozycji grasz sam? Ja? No. No tak, też. Zobaczcie, jak ja zrobię sobie na dniowy i nie ma. A to tak często się zdarza, nie? No. A dziwne. Muszę po okulary iść, bo... Dobra, tu ktoś coś napisał. Nie, co to? Cześć, cześć. Od wczoraj pięknie poleciało bomba. No tam chyba już jest 1000 pipsów, nie? Jak nie więcej. Nie wiem, nie miałem czasu liczyć. Co mamy? Jestem na komórce. Aha, to ten na komórce to możesz mieć problem. Ogólnie Kacper, my tu... Czekaj, co tu? Aha, musisz uciekać, dobra. Dobra, to my zaczynamy. A nie, Kacper, jesteś? Jesteś czy nie jesteś? Bo kurde, już nie wiem. Kogoś wywaliło, nie? Co? Kogoś wywaliło. No, wszyscy są w. Nie wiem, czy ludzie pracują, chcieli o 18, ale są osoby zawsze przychodzą. Tak. A coś z Aliną, wiesz, co się dzieje? Alina pisała, że ma dużo pracy teraz. A, okej. Okay. Wiesz, Bitcoin sporo to łapie, nie, teraz? Tak, tak. Nie no, mówi tak, mi napisała, że dużo pracy ma, nie? Bo ja tam pisałem do niej, czy by chciała może Sona sama, bo co? Ona mówi, że nie ma, no nie ma czasu nawet. Tak. Nie będę wam pokazywał tu. Po cicho, euro USD mam. To jeszcze zdążyłem zrobić. Jutro zrobię, usiądę i tabelkę i bilans, jak to wygląda wszystko. Dzisiaj mam taki dzień. O, euro. No i kurde, mam nadzieję właśnie, że to jest na tych jenach zmiana trendu, nie? No tak, to będzie zmiana trendu na pewno. No. Ja tam, wiesz, jak będzie jakiś fajny retest, to ja tam będę polował na to, nie? Ale zobaczymy, no. No szkoda, myślałem, że wszyscy opisałem, żeby każdy to posłuchał, nie? No ja wiem, tylko mówię ci, że no, co zrobisz? No nic nie zrobić. Euroka też mówiłem wam, że zobaczcie, tu nie może, coś nie może. A to TP jeszcze zostało, te stare i ruszyło. Euro, AUD, nie, co tam, Stoblos był, nie? Tam był Stoblos, no. No to rano pisałem, nawet nie widziałem, że był. USD nie mam, USD CAD.
Coś mi głowę. Mamy to. O, tu mam. USD card mamy. To idzie na minut, poczekaj. Na minut idzie na razie, tak. Okej. Okay. Funt też ładnie poleciał. Mhm. Bałem się Ameryki, bo nie wiedziałem, co mi zrobią, bo były tak indeksy pospadały na Tokio. Mówię, kurde, co oni zrobią, nie? Pociągli dalej, nie? No. No, jakieś korekty się robią, nie? No, ale to takie... Ja tam czekam na takie, wiesz, na FIBO tak 6,1, 7, 8. A. Tak, tak, a tutaj znowu nie dało rady, nie dało rady przebić. No. A my tu jesteśmy, mamy minę. Ale, no tak. Ale to widzisz, tutaj dopiero tutaj trzymało na... Tu by było wejście. Może spróbować, kurde. No nie wiadomo, wiesz, teraz czy... Bo to już czwarty jest, nie? To nie jest trzeci. Ale kurczę, ten trend jest spadkowy, nie? Cały czas. Poczekajcie, mam wyłączony ten. Aha, ktoś mi tam prosi, żeby nagrać. Mi się wydawało, że jest nagrywany, nie? Tak, ale żeby nagrać wskaźniki, jakie mam. Okej, tu się zatrzymało. Nie, nie będę ryzykował. Nie, to nie dla mnie. Funt do... To też się tak buja. To jest podobna sytuacja, co tam, nie? To się zatrzymało i wypadało być wzrosty, nie? AUDN. To też mam zrobione, AUD. Dopiero teraz. Też nie mamy. I kat. O, to jest stare to. No ruszyło coś, nie? W końcu. Sto 40 gdzieś. Dobra, słodko. Co tu się wydarzyło? Spadło czy nie spadło? Spada. Spada. Spada i leci na take profit. Ale tak się ruszało dzisiaj, czy tam wczoraj. To... No tam jeszcze jest, ale do tego tej profitu. 25,400, nie? No ty to masz 4 godzin. Ale już połowa drogi ponad. No tak, tak. 18,25, 400, no jest 18,36. No, no. Tu jedna świeca taka. Nie, bo... jedna taka świeca. Na rysie kółeczko tam. Słoneczko. Słoneczko, gdzie ma lecieć. To by to mam zaświecić. Spokojnie. Tak myślę, czy napisać, żeby zabezpieczyć te jeny i złoto. Tylko kurde, później, żeby Rites to... Tak sobie myślałem dzisiaj, żeby w ogóle nie ruszać nic. No to nie ruszajmy. Zobaczmy. Zrobić ten P1. Te P1 zrobić i zrobić stop lossa i nie ruszać nic. I jaki wynik będzie, nie? Proste, żeby było proste, bo to TP2, później liczenie tego wszystkiego, to mi głowa boli. I chciałem zobaczyć Bitcoina.
Chciałem zobaczyć Bitcoina. No nie patrzyłem jeszcze dzisiaj na wykresy. Nie wiem, czy tam jest na co patrzeć jeszcze. Kurde, ja sprzedałem. Ale zrobiłem błąd. Bo ja sprzedałem za 26. Jest za 29. Czyżby oni wywalili te stop lossy? Idą w górę. No ale to wiesz. Nie, ja mówię, kurde, tu ta świeca była, przybiła, ja mówię. No wybił stop lossy, wybił, no. I mówię, wychodzę i sobie kupię niżej, tu, nie? Mhm. Ale może to być retail, mogę mieć rację, zobaczymy. No, może być tylko retail. Czas pokaże. By musiał to przebić tutaj. Sorry, kurde. Wkurzyłem się. Wkurzyłem się na mamę, a później kurde. Mówię, kurde, przeprosiłem ją, ale nie odczytałem wiadomości. Na telefonów. Mówię, co tu zrobić, żeby sobie humor poprawić, nie? I dzwonię do Ewy, nie mogę się zadzwonić. Kurde, bo ona... Gdzieś tam ją odebrałem na mieście. Mówi, że telefon jej szwankuje, nie? No i podjechałem do sklepu, kupiłem telefon i humor mi się poprawił. Bo ona ma tak, że jak już coś kupi, to już ma, nie? Po to trzeba znowu przegrywać te, nie? Kontakty, to i... A w sklepie akurat było, że karteczka wisiała, że za darmo, jak kupisz telefon, nie, to ci... No. Dobra, jedziemy na EURUSD nasze. US30, ja go muszę ustawić, bo kurde. Widzieliście, co się stało rano? Zaraz wam pokażę. Ej, co z tą Luną porobili? No całkiem ją zdusili. No. Ja kupiłem ją, mówiłem wam, że kupiłem, patrzę i mam 11 groszy chyba. A ja muszę zobaczyć, bo myślę, że ja też chyba miałem tą Lunę, ale nie jestem pewny. Gdzie to jest z rana? O jest, zobaczcie z rana wejście, nie? A tobie Monika zaliczyło? Tak. No fajnie, kurde, co do pipsa, nie? A ile tam zrobiłeś? Dycha było. A, 10. Dycha, ale razy 0,03, nie? Aha. No. Czyli zarobek był ładny. No to było wejście, patrz. No ale zobacz, potem jak od tamtej pory już zaczął spadać, nie? Już tam nie doszło. Tak. No mówiłem, 10, aż powtarzam, koło 11 jest zmiana, nie? Zobacz, i tu była 10.50. Ale tu było wyjście. Wyjście. Tu się kręciło, kręciło, powrót, wejście i cykl. Ci też weszli. KDJPY weszli. Widzieliście ten Freedom Lewek. Mhm. Tylko oni na minucie flagi szukali. Aha. Ale też o tej porze wczoraj? No trochę później nie, to mieli flagę, nie? Ale podobne tam wejście, tam parę pipsów. Okej. Okay. No to czyli tu będzie buy, sell raczej. Poczekamy. Poczekajcie, bo to muszę zrobić, bo to już poziom niżej weszło. Cuk.
O, wychodzi, wychodzi. Ja w ogóle muszę popatrzeć i te stop lossy i te profity powpisywać, bo tego AUDECHF też nie wiem, wpisałem. Jak jest jeden, dwa wejścia dziennie, to tam są. Ale... Ja się mam oddać, ci odzwonię po tym, wiesz? No. A jak wczoraj było tu wejść w cholerę? No to... Ale rano była wichura, kurczę, jak dzisiaj szedłem do samochodu, jak zobaczyłem, nie, ja, kiedyś był zielony. Obok jest, Monika, mam taki plac, wiesz, i tam jest piasek, czy tą żurę, piasek. I wiesz, kurczę. I... Wszystko poszło na samochód. Na samochód, miałem balkon otwarty i kalendarz, musiałem kalendarz, kalendarza szczypował, bo do domu naleciało nawet. A ten Krystian, czy Kacper, to on mnie napisał przed chwilą. Tam jakieś pytania, sorry, mam zaraz Zoom, to wejdź na Zoom, popytaj mnie, nie? No i nie ma chopa. No coś nie działało mu tam, nie? Coś mu nie działało. Aha. Dobra, uszykujcie sobie minutę. Na sprzedaż. No ale jeszcze idzie w górę. Tak, jeszcze tak, no. Muszą się tam... Skrzyżować. Co? Nie no, musi się zatrzymać cena, nie? Czerwona musi wejść. Poniżej. Zobaczcie, kurde, jaki dostałem SMS, nie? Od PGE niby. Na dzień 13.05 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. Prosimy o uregulowanie należności. I to jakieś konto, tak? Żebyś wszedł od razu. Tak, tak. Jest, no, no. O ja, już... Kombinują. No może rachunku nie masz opłaconego. Ja mam zawsze nadpłatę, wiesz sobie. Co? Zawsze nadpłatę mam. No to co, ale to jakiś dziwny to jest. Ja mam... To... No. No bo to tak jakby cię straszyli, że ci prąd odłączą, jak nie zapłacisz. No a tak teraz... To jest lewy, wiesz? W Polsce, wiesz? Łapią na tych, którzy wejdą na konto, które oni podają fałszywe i ci ściągają. Pasa. Aha, to fałszywka taka. Tak. No. Do mojej mamy, słuchajcie, dwa tygodnie temu. Patrz, jakbyś mi nie wierzył. Babka z CBS-u, że muszą chronić ich konta, bo jakieś włamania się szykują, żeby powiedziała, w jakich bankach ile ma pieniędzy. I jakie ma tam dostępy, jakie numery kont. No i moja mama, wiesz, żyjąca w PRL-u, no CBS, no to jest CBS, tak, no to poważna organizacja, no, zaczęła się spowiadać. No i później jakoś moja siostra akurat weszła. Pyta, mama, co ty robisz, komu ty to opowiadasz? No ona mówi, że z CBS-u zadzwoniła. Tamta się spłoszyła, że ktoś przyszedł, że ktoś zaczyna z mamą rozmawiać. Aha. A nie, 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 nie,
no to dokończymy rozmowę później. I się rozłączyła. No ale wiesz, matka by wyśpiewała wszystko. Numery konta, wejścia na wszystkie jej lokaty i tak dalej. No to nie można. Wydaje się, że matka, która ma 60 parę lat, że to jeszcze nie jest, wiesz, staruszka 90-letnia. No to jak widać. Zobacz, Sławek, zobacz, idzie, mam nadpłatę i mam wszystko zapłacone. I mówili, że prąd idzie w górę, to teraz idzie na dół. Aha. Nie, no lewe to już chyba drugi raz zostałem takie. Aha. No nie, ja myślałem, że to twój ten energodawca cię powiadamia. Nie. Niby tak, to jest zrobione. Oni chcą, żeby pomyślał. No. No ale to przecież oni jak ten, to przecież to korespondencyjnie, nie? To chyba pocztą przychodzą takie rzeczy, nie? Nie, przeważnie u mnie masz maila dostałem. Jakby coś było, to by właściciel do mnie dzwonił albo coś. No tak, na pewno. Okej, zatrzymało się niby. No, straciło siłę, nie? Czyli powiedzmy traci na razie, bo to świeczka się nie skończyła jeszcze. Taka flaga, nie, się robi. No, korektor. No korektor, ale tam, a FIBA jakbyś zobaczył? Nie, tam będzie 21. Przeszło 21? No, 38. 38, no na 38 może to wrócić. Ale nie musi. To jest minuta, to wiesz. No, a ta czerwona też jeszcze nie weszła w ten. No nie, jeszcze tam. Jeszcze czas. Patrzysz na tego stocha też, nie? Tak, no patrzę, według czego wchodzę, wejście. No to dopiero jak ta czerwona przekroczy, tak? No, jak muszą się zgrać, nie? Jak niebieska może być. Ale idą ku dołowi, nie? No ale często jest właśnie tak, że ten, nie? Że... No. No, że ta niebieska wchodzi, a czerwona jeszcze nie wyjdzie i potem jeszcze wychodzi, nie? Przypatrz się teraz. No zobaczymy, co się wydarzy, nie? Przypatrz się, jak ona się będzie... No kotek tam pewnie jest. I co bierzemy? 3 pipsy, tak? Tak, 3. No widzisz, niebieskie już weszło. No właśnie, no. A czerwona jeszcze nie weszła, widzisz? Nie, poczekam za... Za czerwoną poczekam. Bądźcie gotowi. Nie jest długa, do połowy powinna być korekta.
Jeżeli teraz ta niebieska wychodzi. Mhm. Jeszcze parę sekund. No. Zobaczmy, jak zareaguje. To jest czerwona. Okej, wchodzimy. I ja mam wejście 861. Trzy pipsy. 45. Dobrze? Mhm. No zobaczymy, co z tego. Aha, tu sobie muszę zaznaczyć. No skup. No wyłażą jeszcze. Dobra, nic nie stało. Mi Stoblosa już wybiło. Jeszcze nie to. Poczekamy. Ale jeszcze siedzi, kurde. Tu. Dajcie teraz razy trzy. I sel. Już? No już, bo siedzi cały w środku. 881. I tak, tu zróbmy 45, a tu zróbmy 6 pipsów. 6 pipsów, zobaczymy. 3 tu. 60. Tu 45. Wiadomości nie ma żadnej, nie? 18 dolar. Nie ma nic ciekawego. Wiesz, Monika, że wczoraj dostałem maila? Żartujesz. Taki byłem rozkojarzony właśnie w trakcie zoomu, nie? Ale to już postraszyłem policją, nie? On się tak boi policji. Ale serio się boi? No. Okay. No to dobry sposób masz. Zanękanie. Tak się boi, że jednemu wpierdoliła ostatnio? Musiał, dwa radiowozy jeszcze przejechać. Naprawdę? No.
bo on chciał od niej prawo jazdy i coś tam. Nie wiem. Nie rozumiem po polsku. W poniedziałek miałem terapeutkę, nie? Wszystko jej powiedziałem, wszystko mi wytłumaczyła, co on robi. Nie? Ale już ci nie ruszyło tym razem, Tomek. Nie, czy chodzi ci o wczoraj? Nie. No już nie. Mhm. Ale popełniłem błąd. Wiedziałem, że błąd. Ona mi powiedziała, że też jest błąd. Że jej tam odpisałem. Wszedłem w dyskusję z nią. O. Aha, aha. A mam stosować szara skała? Szary kamień? Czyli cisza, nic się nie odzywasz, nic się nie odzywasz. No i co teraz? Tych Bluefin. Tu już masz? Nie, nie. Jeszcze nie. No ale będzie, nie? Właśnie tak. Tak mi tu tańczy. Nie. No, pyk? No. Pyk. Jest. Dobra. Mamy to. W sumie 2-0, tak? Okej, wyłazimy. To jest chyba lepsze niż tam ten. Muszę nazwę zmienić, nie US30 nie pasuje do tego. Ale zobaczcie, już wyszło na dole. Będzie szło na dół, nie? Ale mówię tu, wyszło? No, no. Ale jeszcze ciągnie na dół, zobacz. Powinno iść na dół jeszcze. Tak, tak. No, mogłem tu zrobić, ale nie chciałem, przeginać. 7-9 chciałem, tak myślałem, nie? To normalnie, może całkiem na dół, nie? Jak to zobaczysz z godziny, czy tam z 15 minut, to ten spadkowy, nie? My jesteśmy na sali przecież, nie? No ja wiem, no. No mówię, no. Byliśmy na sali, nie? Nie. Aha, no w naszym tym, no tak, tak. Ale ja mówię teraz, nie? To już ładnie tu jest. Na jednej pozycji mam 130 dolarów. No ja tam też już będę miał ładnie. Bo ja już tam część zabezpieczyłem, nie? Ale to musiało mi zamknąć, bo ja mam zawsze dwie. Tak, zamknęło. No jedno było zabezpieczone, nie? Zamknęło mi. I to przed chwilą, 13 minut temu, tych CP1. No. No co ci zamknęło, Tomek? EURUSD. Gdzie, nie? Kuźwa, co? Nie, czekaj, umie? Zamknęło, ale to... Sorry, 12, tak, 10.13. No, 10.13, dokładnie. No. Ale tu patrzyłem na otwarcie, a nie na zamknięcie. Tak, tak. Nawet nie zauważyłem, że miałem tyki profil. No okej, tu wyszło, ale tu nie wyszło. Nie, wróciła się. Co? Tu, bo to wyszło mi się wydaje, tak? A nie, bo to jest 15. To jest 15. No dobra.
Sebastian, a ty co masz z tym mikrofonem? Nie masz w ogóle? Wyłączyli. No, jakby nie miał w ogóle, nie? Nie, mikrofon ma, ale okej. Okay. Wyłączony. Wyłączony, no okej, okay. Nie ma kamerki. No, szykować się. Nie bardzo tak pokazało. Tak. Krzyżują się, nie? Tak widzę. No krzyżują się, no, ale ta czerwona jeszcze nie weszła. Nie, nie, ale mówię, że się krzyżują, no to coś może być. No tak, tak. To już jest zapowiedź. To na baja, nie? Tak, tak, na baja. Podstawowy, nie? No. Czerwona jeszcze nie zabija. Aha, kurde, miałem te pokazać, dobra. Po tej transakcji. Tak. Tak. Dobrze słyszałem to? Guten Tag? U mnie nie. Co najwyżej psy szczekały po niemiecku. Kurwa, to już chyba psy rozumie. Coś słyszałem, Guten Tag. Aż się zdziwiłem, bo u nas się nie mówi tak, nie? Walczą i walczą. No walczą.
Pewnie spadki będą. Jeszcze. Ta luna, kuś. Tak ją spuścili, kurde. Znaczy tam czytałem, że niby że ma taki bogaty ekosystem, nie? Że tak ją nie będzie łatwo wykończyć, nie? Coś tam, nie wiem. Coś tam jakieś, oni to był gruby atak i tam wyhaczyli. Jak domino poleciało wszystko. Tak patrzę na wartość mojej Terry Luny, spadła o 99,97%. Dobrze, tam dużo nie kupiłem, ja. No, ale ja też chyba tą Lunę miałem i muszę to sprawdzić tylko. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że jakiś projekt kupiłem i tak zleciał. I tak siadł. A ja po prostu zwątpiłem, bo tam mówię Zaorski, ten Luna, właśnie tak sobie pomyślałem jak ty, nie, że gdzie tam i zobacz. Wiesz, on się może kiedyś odbudować, nie? Jak wiesz, jak to... A ja byłem na tym Zoomie u Maciej, ten, jak on ma, Maciej? Mike Satoshi. Na tym Zoomie, to nie był Zoom, to był YouTube na żywo, to byłem właśnie, jak oni tam się kłócili o to, nie? Tak jechał ten Zaorski na nich i to było z pół roku temu. I on tam, wiesz, Zaorski matematycznie, że to się nie spina, nie? A oni go tam, ten Misiurek, tam był Misiurek, ten paragraf, pan paragraf. Tylko wyśmiewali, nie? Ale zobacz, miałem Zaorski rację, nie? I wczoraj, zawsze środy jest, środa z Luną czy coś, ten Misiurek robi i przyznali się, bo tam też był ten pan paragraf, przyznali się, że Zaorski miał rację, nie? A ta Luna to była polska? Nie, koreańska chyba. Aha. A co oni robili? Sorry. Nie to wiem. Karol. Aha. Zapomniał o Zoomie. Chciał pogadać. Patrzmy, no my za wcześnie może wychodzimy. Po tych trzech czy sześciu listach. Może trzeba czekać. Patrząc na ten wskaźnik poniżej. Może masz rację. No ja sobie pomyślałem, no, ale mówię, to będzie znowu ten, nie? Przyginka, bo sobie pomyślałem tu 7-9, nie? No to nie wiem, ile by to było pipsów. Wejście było gdzieś tu, czy drugie? No bo kurde, 16, nie? Spoko. Spokojnie, ogarniemy.
Krzysztof, ale tam lotami wali, nie? No i co? Padła jak luna. Stochastik. Czekaj, bo teraz będzie się podnosić. To się teraz zatrzymało trochę? Tak, ja jestem. Ja się zatrzymuję, nie? No, powoli hamuje. Powoli. Podnosi się z kolan. No może to na zupcie też by chodziło, ja muszę popatrzeć. Kurczę, jutro już piątek, ten czas leci. Tylko jutro jest inny piątek, bo 20 jeszcze mam zoom. O, dzisiaj? Nie, jutro. Komuś tak pasowało, nie? Że... Tylko nie lubię takich zoomów, że ja muszę wyciągać pytania, nie? Aha. No. No ale jak wiesz, jak... No to byle co, no to się wytłumaczy, nie? Pytać byle co. Pierwszy raz, jak ludzie są... Chcą się poznać troszkę, tak, no, z innej strony. Ho, ho, ho. GBP Euro zamku. Ty Krofit wiesz? Na czym? Jakie? GBP USD. Nie, GBP USD jeszcze jest. Coś mi tu zamknął, ale nie wiem co. Złoto. Złoto zamknęło. Złoto zamknęło. To już tak zeszło? No. A mówię ci, że tam brakuje na świeca? Zaraz zobaczymy. Na pewno, że zamknął. Złoto zamknął, no. Ile to było pips? Zresztą była ta sama świeca. Ile to jest? 82 tysiące? 700? Nie. 271. No nie, no, bo na tyki to 2700, nie?
270. No i co, mówiłem ci, że jedna świeca brakuje? A to jest chyba ta sama, nie? Jest ta sama, no. O który był Zoom? 18. No to jest ta godzina, ta. Jest to godzinne, nie? Spadło, nie? Ale tu myśmy 4 godzin to oglądali. No. Co jeszcze ci mówię, a to 4 godziny, to jeszcze potrwa. A tu widzisz, jak pikło. No kurde, to... To co, jedne idą na dół cały czas, bo ja mam licznik, patrzę, cały czas ten sam. A tu jak złoto już zamkło, no to kurde. To korekta może jest na jenach. Nie, no to, ale ja mam cały czas tą samą kwotę, rozumiesz? Aha. A już bez tego. Bez złota. Bez złota, nie? Dobra, co tu się dzieje? Kasia napisze. Kasia to się cieszy. Naszą to złoto. Wiecie, 72 tam było chyba, nie? Tak. Co tam, zawija się do czerwono do góry, czy nie? No coś tam powoli. Ale tu też tak było, że... Jak ona nie przebije ta czerwona, to... A ja zobaczę, ile to... Ile na plusie? Ty, a mnie nie zamkło, kurwa. Ja mam pewno te penie ustawione. Tego złota? No. O. I się dziwię, że licznik tam to stanie. Ja nie miałem TP znowu. $227. 00 lot, 008. No to jeden pips, dolar. Tak. Dobrze spojrzałem, kurde. Była zawrotka i ja zaraz rozumiem, będę musiał wszystko uzupełnić, zobaczyć. Stoplosa miałem ustawionego ATP, nie, nie? Bo ja zawsze tak robię, najważniejsze jest stoplos, nie? Żeby ci konta nie wywaliło. Tak. No. To kurczę, się boję zobaczyć, ile poszło tamto, nie? A te jeny? No, to nasze złoto, pamiętasz, to w 15 lat. Aha, no, o. To ci ten, nie odpisali jeszcze. No. To czy oni tam, znaczy to wysłałem, co oni im napisali, nie? Wtedy o tych spreadach, nie? No i to wszystko tak się wytłumaczyli i to w dupie mają. Uwaga, uwaga. Tylko, że... Dawaj, teraz. Dla mnie to jest dziwne. Że ty miałeś wyżej ode mnie. No. 603 ja mam. Ja mam. Ja 598. I zróbmy sobie 9 pips.
9. No i ja chciałem pokazać ci tamto, bo tamto mam cały czas zaznaczone. Czekaj, ja tylko idę po kabel, żeby przyniosę jeden. A tu Robert Baja szukał. Pamiętam. 1340 prawie pipsów. Piękna rzecz, ale bez nas. Okay. Jesteś, Tomek? Tomek, przejdź na euro. Mamy spokojnie. Już patrzę. Euro. Tu zawraca? No, jestem. Mówię tu 1340. Co? Tutaj 1340. Ten stary. Aha, no, ten stary. O, tam Stoblosa dostaliśmy, tak? Tak. Stoblosa, no spokojnie. Razy 3. Jeszcze raz. Już? No, jest w środku. Otwarł mi 606. Zostałem Stoblosa jeszcze. Tak samo prawie mi otwarło. I tak samo, nie? 593 ja mam. A przy tym było 598 chyba. No to mi inaczej otwarło. Oh.
to się zatrzymało, nie? Czy mi się wydaje? Nie widać ani kto, to teraz coś. Tu jest czerwona, a ja mam zieloną. No czerwona jest, no. Teraz jest zielona. To nie wiem. Ja u siebie tylko widzę. Ja mam dwa na tym. No idzie na profil tutaj, a tu też. No co za hamidło, co? Ale czerwona jeszcze nie wyszła, ja tam... A tu mnie stoi, aha, teraz, kuźwa, ja tu muszę patrzeć, dobra. Bo tu mi się MT4, nie, zatrzymuje. No teraz czerwona wyszła. I teraz nie wiem, czy mam profit, czy nie mam profitu, bo mi się zatrzymało. Chyba jest. No jest. U mnie jest. Jest, jest. U mnie też. Dobrze. No to jesteśmy... Będzie z 5-0, nie? Chyba tak. Tak. Albo 6 nawet. No. Grubo. Jeszcze, żeby się nauczyć to grać takim 10-krotnie wyższym lotem. Nie, no ja mówię, bo teraz wzięliśmy ten profit, nie, ale to jeszcze może podejść wyżej, nie? No wiesz, tu dopiero było pierwsze zatrzymanie na tej czerwonej. Wiesz, on takich robi po drodze 2-3, nie, zatrzymania. I wyczekać, wiesz, jak i... No i znowu do 7-9, nie? No, no nie wiem, no, czy może do 50, nie? No doszło do 50. Idzie dalej, patrz. Po troszeczku. No tak, no ale szkoda tych pipsów im zostawiać, nie? Mi też szkoda. Jak to jutro je złapie. No tak, ja wiem, no jak nie dzisiaj, to się jutro złapie. To wiesz, jak człowiek tak akurat na żywo patrzy, nie, to... No. Można pomyśleć na stop lossem większym trochę. No ja też tak się zastanawiałem, bo ten stop loss, te 4,5, to wiesz, tutaj to tak nie bardzo chce funkcjonować, nie? Wiesz, jakbyś od razu wchodził na czerwonej, nie? Tak jak w tamtym wchodzisz, nie? No. No to jeszcze jakoś ten, nie? Ale... Tutaj to naprawdę jest trochę tak... Zanim ta czerwona wejdzie w te różowe pole, nie? To już jest trochę więcej jak 4,5 pipsa, nie? No. Trzeba po prostu brać tą odległość od wejścia do tego najniższego punktu, nie? Aha, i dodawać. Rozumiem. No, wiesz jak. No, tu byś to przedłużył, nie? Aż do poniżej tych knotów ostatnich, nie? Mhm. Wejście plus to, nie? Tą różnicę. No nie, no poniżej knotów ostatnich, nie? No to czyli jak tu wejście było tutaj, no to czyli... Poczekaj, gdzie było wejście, gdzie było knoty ostatnie? Czyli tu było wejście, a knoty tutaj było, tu masz 6,4. No. No to 7 pipsów, nie?
Stop loss. O, co tu myślę. A teraz zobacz, szykuję na sen, ale ja nie gram. Wyłączam to. Dzięki. Dzięki również. Dziesiąta się widzimy. Hej. Hej, hej.